Szanowni Państwo, jednymi z najtrudniejszych zadań maturalnych są te wymagające wyjaśnienia, dlaczego zachodzi pewna zależność przedstawiona na ilustracji, schemacie bądź w treści zadania. Wynika to prawdopodobnie z nieznajomości czasownika operacyjnego wyjaśnij, który wymaga nie tylko podania przyczyny i skutku, ale także drogi, mechanizmu, który prowadzi od przyczyny do skutku. Na przykładzie zadania 20 z arkusza egzaminacyjnego według formuły obowiązującej do 2014 roku wyjaśnię, w jaki sposób należy rozwiązywać tego typu zadania. W zadaniu zostały przedstawione wyniki eksperymentu polegającego na karmieniu larw motyla Junonia coenia liśćmi babki lancetowatej uprawianej w warunkach normalnego i zwiększonego stężenia dwutlenku węgla. Na wykresie przedstawiono zależność między czasem trwania eksperymentu a masą ciała larw. Oś odciętych przedstawia dni trwania eksperymentu, a oś rzędnych masę ciała larw w jednostkach umownych. Górna krzywa obrazuje wyniki uzyskane w grupie kontrolnej, czyli tej, w której było normalne stężenie dwutlenku węgla. Dolna krzywa obrazuje wyniki uzyskane w próbie badawczej, czyli tej, gdzie było zwiększone stężenie dwutlenku węgla. Zadaniem maturzysty było wyjaśnienie, dlaczego przy różnym stężeniu dwutlenku węgla masy ciała larw się różnią. Maturzyści z reguły dobrze opisywali przedstawioną zależność, a więc wskazywali na to, że w warunkach zwiększonego stężenia dwutlenku węgla larwy wolniej rosną. Na podstawie informacji zawartych we wstępie do zadania z reguły także wyciągali słuszny wniosek, że czynnikiem ograniczającym wzrost larw jest azot. Zawartość azotu jest mniejsza w liściach babki lancetowatej uprawianych w warunkach zwiększonego stężenia dwutlenku węgla. Niestety wielu uczniów w tym momencie kończyło swoją odpowiedź. Wprawdzie prawidłowo rozpoznali oni przyczynę w postaci ograniczonej podaży azotu oraz skutek, czyli wolniejszy wzrost larw, ale nie wyjaśnili, jak się to dzieje. Prawidłowe wyjaśnienie powinno odwoływać się do znaczenia azotu we wzroście larw, a więc do syntezy kwasów nukleinowych i białek. Na koniec chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że w poleceniach, które zawierają czasownik operacyjny wyjaśnij, nie wystarczy tylko opisać zależności, która została przedstawiona w zadaniu. Należy jeszcze podać jej przyczynę i skutek oraz opisać mechanizm, drogę, jaka prowadzi od przyczyny do skutku. Ta część odpowiedzi jest bardzo często pomijana. Jest ona najtrudniejsza, bowiem wymaga bardzo często podania dodatkowych informacji, które nie zostały przedstawione w treści zadania. Zachęcam Państwa do zapoznania się ze znaczeniem innych czasowników operacyjnych, które zostały opublikowane w informatorze maturalnym dostępnym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.